the past. Widać? Na pierwszy rzut oka szczere pole, ale jak się dobrze przyjrzeć, to można zauważyć, że wróciliśmy w pewne miejsce, w którym byliśmy tutaj cały rok temu. Tam jest bunkier. A wróciliśmy w to miejsce z tego względu, że pragniemy już pewnie pewnego rodzaju luki informacyjne, jak również zadośćuczynić niektórym osobom, które były zainteresowane wnętrzem tej kopułki strzelniczej. W związku z czym zobaczymy, co jest w środku, czy da się w ogóle wejść. Także leci. Więc tak, Przemek ma zamiar wejść do środka, aczkolwiek napotkaliśmy pewną trudność. Mianowicie powrót około 200-kilowego betonowego bloku. Blok! No i oto on. Zwyczajnie ktoś go tutaj zepchnął. W środku też chyba jakieś kamienie są. Niewiele mniejsze, ale... Dookoła masa pajęczyn, jakieś mrowisko. No ogólnie hardcore. Ale i tak. To, co wypadałoby zaznaczyć, to fakt, że w chwili, kiedy nagrywaliśmy ten materiał z tego miejsca rok temu, to niezbyt wiele o tym miejscu wiedzieliśmy. Po zagłębieniu się na różnego rodzaju fora dyskusyjne, po porozmawianiu z osobami, które miałyby nieco większe pojęcie na ten temat, wychodzi na jaw, że to była kopułka, bunker kilkuosobowy strzelniczy. Tak jak część fortyfikacji, zasieki, prawda? Tak. Ktoś mówił, że to mogło służyć jako podstawa do radaru, a mi się nie wydaje, ponieważ po pierwsze, jest dość małe, jeśli to miał być duży radar, a jeśli to miałby być jakiś trochę mniejszy radar, no to jest zdecydowanie za nisko. Aczkolwiek, jeśli by się przyjrzeć, to na krańcach widać, że jest innym tynkiem zamaskowane części metalu. Tak. I na każdej części to widać. Jest możliwe, że to był po prostu drut kolczasty lub jakieś inne obronne rzeczy, które mogły na tym być. Chociaż no, nie wykluczam, że jakiś nadajnik radiowy mógł tutaj się znajdować. Istnieje spekulacja, że takich strukturek jak ta, na której właśnie siedzimy, w okolicy było więcej. I po tym, jak rosyjska nawałnica już doszła do skutku, a niemieccy okupanci wycofali się z tych terenów, to pozostałe zostały zburzone lub, jak niektórzy też sądzą, wysadzone w powietrze. Więc ta jedyna się ostała. Przynajmniej jedyna, o której wiemy. Tak, bo... No jak wiadomo, tutaj w okolicach były obozy pracy, więc myślę, że to właśnie do nich należały te bunkry. Aczkolwiek co do walki samej w sobie i ogólnie tego, co tutaj się działo podczas nawałnicy, to okazało się, że nie było walki w tym miejscu. Niemcy, jak dowiedzieli się, że Ruscy już nadciągają, to po prostu porzucili te miejsca. Dlatego ani tu, ani w środku nie ma nawet najmniejszego śladu walki, żadnych odprysków od rykoszetów, nic.
Więc ta struktura, w sensie, tak jak mówię, otynkowane jest to wszystko, jest nienaruszone, to jest oryginalne poszycie tego budyneczku, więc tak to właśnie się prezentuje. Więc to jest aktualizacja informacyjna na ten obiekt, którą chcemy nanieść na materiał pierwszy. No i przede wszystkim, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, zadośćuczynić ciekawskim osobom, które nie miały możliwości zerknąć do środka. Zaraz założę tutaj na moją skromną dyśkę action cam i wpełznę do środka. W związku z czym potowarzyszcie mi te kilka chwil. Nareszcie nie ma Przemka. Taki chuj! Oh my god, nie!